I witam serdecznie wszystkich widzów naszego kanału. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek dotyczący źródeł trzech rzek i to prawie obok siebie. No i cześć. Cześć. Balbuś i Olasia na trasie. Dzisiaj idziemy do źródeł Małej Panwi. No i teraz idziemy zlokalizować, skąd wypływa Mała Panew. No to lecimy. No i chcieliśmy pokazać Państwu bardzo nietypowe, zresztą jak każde, ale dla mnie przynajmniej jest niesamowicie proste w swoim wyglądzie. Jesteśmy w miejscowości Markowice, nieopodal Koziegłów. Tak wygląda, proszę Państwa, tak wygląda źródło Małej Panwi. Stąd Mała Panew bierze swój początek, jedna z większych rzek Górnego Śląska, która płynie sobie na zachód, przepływając w okolicach Tarnowskich Gór, Zawadzkiego, do obydwóch jezior Turawskich, po czym wpada do Odry. Niesamowite, że takie wielkie rzeki. Zobaczymy jeszcze dzisiaj parę innych ciekawych rzeczy, ale takie wielkie rzeki biorą początek z takiego niepozornego małego źródełka. No mamy tutaj troszkę dzisiaj warstwy lodowej, bo w nocy było minus 7 stopni, teraz jest plus 7 stopni. Niemniej jednak trudno zaobserwować jakieś wywierzyska, z których by wybijała woda. Widać pod lodem jakieś bąbelki powietrza, no ale trudno stwierdzić. Płynie taka zaśnieżona Mała Panew. Tak wygląda początek Małej Panwi. To jest aż niemożliwe. Co? Widzisz? Jak popatrzysz tam na wprost, to tak jakby... Lód nie zamarzł. Ale to i, takie i może tak być. Może tam jest to miejsce. Może być złudne. A ja się przejdę tam trochę wzdłuż. I tu to Małej Panwi całkiem zaśnieżone. Zobaczymy dalej. O, tu widać wodę.
jest tu urocza. Dokładnie, fajna wiatka. Tutaj jest jakaś tablica informacyjna. Trzech rzek w Markowicach. To wzgórze o wysokości 386 metrów nad poziom morza. Jest to najwyższe wzniesienie progu Woźnickiego oraz całej wyżyny woźnicko-wieluńskiej, będącej jedną z trzech makroregionów wyżyny śląsko-krakowskiej obok wyżyny śląskiej i krakowsko-częstochowskiej. I jest to wyjątkowe miejsce na hydrologicznej mapie Polski, gdyż zbiegają się tu działy wodne będące granicami obszarów odwadnianych przez trzy najdłuższe rzeki, polskie rzeki: Odrę, Wisłę i Wartę. Ustalenie działu wodnego i nadanie temu wzgórzu nazwy Góra Trzech Rzek jest inicjatywą i zasługą doktora Wojciecha Smolarka, geografa, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Pozdrawiamy pana doktora, może dzisiaj już profesora, jako absolwenci uniwersytetu. I tu zbliż całkiem, o, tu jest świetnie pokazane. Jak się obrócisz, będzie jeszcze lepiej pokazane. O! I tutaj mamy... Tak jest, Odra, czyli zlewnia tutaj Małej Panwi do rzeczy Odry. To jest wszystko, co jest w tamtym kierunku. Wejdziemy wyżej, to pokażemy. Wartę mamy po prawej stronie, biorącą początek w Zawierciu, w centrum Zawiercia. No i z tej strony mamy rzeczy Wisły. Drinca, jak wiemy, wpada do Czarnej Przemczy. Fajne miejsce. To Uniwersytet Śląski, to nasza alma mater. To jest właśnie kierunek zachodni, czyli zlewnia Małej Panwi. Zlewnia Odry, ale jest tu uroczo. Zlewisko Morza Bałtyckiego. Zlewnia, tu jest zachodnia. Obszar lądowy, z którego wody spływają do danej rzeki lub do danego jeziora, bagna, jak również innego obiektu hydrologicznego zwanego recypientem lub odbiornikiem. No to dobrze powiedziałem, to jest zlewnia Małej Panwi do rzeczy Odry. I tu jest strona południowa. Pagóreczek, jakiś takie wysypisko nie wiadomo czego. I tutaj nadal nic nie widać, bo rosną drzewa. No to chodź jeszcze, zobaczymy na stronę Warty. Na stronę mocno-wschodnią, czyli zlewnia rzeki Warty. No, fajny wodospad, powiem szczerze. Bardzo. O, stąd też jest ładny widok. Dla uczczenia 75-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. I jesteśmy w Zawierciu. O. I tutaj jest źródło, skąd wypływa rzeka Wartka. Zobaczymy tam. I płynie sobie tutaj.
Spróbujemy zobaczyć od góry. Proszę. Źródło jest bardzo wydajne. Źródło rzeki Warty, 380 metrów nad poziom morza, zawiercie Kromołów, wyżyna krakowsko-częstochowska, długość rzeki Warty 795,1 km. Idziemy sobie dalej, patrzymy jak tu płynie Warta. Jest tutaj dość uroczo. I tu jest rys historyczny kapliczki Jana Nepomucena. Kapliczka powstała na przełomie XVI i XVII wieku. I tutaj mamy rycerza. Nie widać. Kapliczka. Jak kapliczka. Ale bardzo taki uroczysty. I tutaj mamy zielony szlak, możemy iść do Bytomia 95 km, Podzamcze 8 km, Bzów 4 km i Skarżyce 4 km. Kręcić mysłów za koziegówkami. Będziemy szukać źródeł rzeki Brynicy. O! Pierwsze rozlewiska, ale chyba nie Brynicy jest przed nami. Uwaga na gałęzie. Teren zbuchtowany przez dziczki. Jesteśmy na tajemniczej polanie, gdzie nadal jest dużo wody. Teren bardzo podmokły. Żeby zobaczyć, gdzie są źródła Brynicy, na pewno będzie to jedna z naszych wycieczek. Nie wiem, w jakim terminie będziemy ją realizować, bo jeszcze została chłodnica do skończenia. My się w ogóle nie boimy. Z pewnością wrócimy gdzieś naokoło drogą leśną, bo idzie dość. Tak, jest tam wytyczony taki, no nieoficjalny szlak na mapie, tak, drogami leśnymi, potem jest lekkie odbicie. Natomiast myśmy tak wybrali, jak ja to godą, na krycha idziemy, czyli najprościej, najkrócej. Zobaczymy, gdzie nas oczy i nogi poniosą.
O, widać, że tutaj urządują boberki. Proszę, jak pięknie osika przegryziona. Tam jest mosteczek. Tak, przedostaliśmy się przez pierwsze rozlewiska i jak mniemam, źródła Brnicy oznakowane są tą stertą opon. Widziałaś? Tyle opon. Może ktoś oznaczył źródła Brnicy stertą opon. No i tak mi się wydaje, że to jest chyba to, bo tak pisało w internecie, że źródła Brnicy to takie swoistego rodzaju rozlewiska są. O, z roślinnością typowo mokradłową, czyli pałki. I urocze rozlewiska. Tam jest pan, który będzie cykał fotoaparatem. Cała sterta opon, jakby ktoś szukał źródeł Brnicy przy oponach. Pod tym stoi woda. Aha. To jest tak jakby takie... No, bo tu są takie jakby dziury. No, mówię ci. I tutaj trzeba przejść dalej, bo... Muszę przejść przez rzekę. No, bo to jest takie... I teraz robimy hop i jesteśmy na drugiej stronie i mamy poręcz do trzymania. O, zerknij na mapę, chyba my są. No, wiecie, to będą te rozlewiska, to taki szeroki teren, a tam już potem kanał już się taki robi wąski i Brnica płynie już tak. Może. O. No i teraz przyjemny las. Można iść bliżej. O. Dużo takich drzew ogryzionych przez bobry. I wtedy nam wciągnie buty i będziemy w skarpetach wracać do samochodu. Popatrz, to wszystko to jest robota dzików. Tak. Może boberów. Mhm. O, i tu mamy... Tak, tamę bobrową, da się sfilmować. Można tu przejść. O, proszę.
sama Dubrowa. Dobrze, że tu jest trochę lodu, bo teren jest taki w miarę twardy. Niemniej jednak mój but bardzo ucierpiał. Bardzo. Nie wiem, czy jest jakiś tak, czy spróbować iść na krycha. Proszę Państwa, w takim czymś jeszcze nie brałem udziału. Szczylo, uwaga. Ale 100 kilo wytrzymało. 100 kilo wytrzymało, proszę Państwa. Jestem na drugim brzegu. Teraz idzie Jola. Jakby coś się zaczęło dziać, to biegnij. Dobrze. O, ale ekstremalna przeprawa. Rany boskie, jak mi ta noga tam zanurkowała w tym mule, to ja się o mało zesrał ze strachu. Że tak powiem, początki źródła opanowane. Wiemy, gdzie jest, gdzie się zaczyna nasza rzeka graniczna. Graniczna, dlatego że ja jako osoba, która pochodzi ze Śląska i ma korzenie tu śląskie, to ta rzeka zawsze oddzielała Zabór Pruski od rosyjskiego. Płynęła od wschodniej strony Piekar Śląskich i kierowała się przez Michałkowice, Siemianowice, Mysłowice w stronę ujścia do Czarnej Przemszy, a tam jest tak zwany sławetny trójkąt trzech cesarzy, którzy się spotkali i podzielili ten kraj pomiędzy swoje strefy wpływów. Fajna ścieżka. Mój but ma inny. Ale mamy opanowane źródła w Rynicy. Więc kolejne nasze odcinki będziemy prowadzić od bardziej bezpiecznych kawałków. Potem będzie przeurocza wędrówka przez przełom Garbu Woźnickiego. Sobie ktoś chyba szałas wybudował. Szałas. A tu mamy taką uroczy potoczek. Mamy sobie tu i wypływa tutaj. I doszliśmy do samochodu. Zobaczymy jeszcze. O, a tu jest regulamin.